Cześć, witam Was na moim kanale, z tej strony Marcin. Zapraszam dzisiaj Was na rozpakowanie głośników komputerowych firmy Genius. Jest to model 2.1, dokładnie jest to model SW21800. Ten model nie jest jeszcze dostępny w Polsce w sprzedaży, dlatego nie podam Wam dokładnie ceny tego modelu, natomiast przetestujemy je sobie dobrze. Będę z nich korzystał przy komputerze, a także przy telewizorze, więc pewnie zrobimy sobie dwa testy dźwięku w pełnej recenzji, no i zobaczymy, jak te głośniczki się sprawują. Natomiast czego możemy dowiedzieć się z opakowania? Zobaczmy. Całkowita moc RMS wynosi 45 W, tak więc jak na moje małe pomieszczenia, myślę, że będzie to wystarczająco. Ogólnie nie jest to dużo, ale też głośniczki są niewielkie. Jak widzicie, sam karton nie jest jakiś pokaźnych rozmiarów. Na pewno jest tam też styropian, więc same głośniki będą sporo mniejsze, ale to zobaczymy za chwilkę. Kompatybilność z PC i Maciem, kontrola natężenia basów, regulacja głośności, wejście AUX oraz wyjście na słuchawki. Dla mnie rzecz bardzo przydatna, ponieważ często wieczorami oglądam filmy, kiedy moja córcia już śpi i wtedy korzystam ze słuchawek. Tak więc nie trzeba szukać w telewizorze jakiegoś tam wejścia z tyłu, przełączać niczego, tylko po prostu podpiąć się tutaj po ten subwoofer. Tak więc opcja bardzo fajna, zobaczymy, jak to będzie działało w praktyce oczywiście. Zobaczmy, czy coś jeszcze z opakowania ciekawego wyczytamy. Z tej strony mamy też obrazek z tymi głośniczkami. Swoją drogą wyglądają naprawdę fajnie. Zobaczcie, z drugiej strony więcej informacji. Czyli jeszcze raz. Całkowita moc 45 W, 15 W przypada na subwoofer. Stosunek sygnału do szumu 70 dB. Przetworniki subwoofera, a raczej przetwornik 6,5-calowy, 4-ohmowy. Satelitki mają 3-calowe membrany i również są 4-ohmowe. Pasmo przenoszenia od 50 Hz do 20 kHz. No i mamy też wymiary poszczególnych elementów zestawu. Zawartość: subwoofer, dwie satelitki, pilot na kablu, widać go tutaj na zdjęciu, dwa kable audio oraz instrukcja. To by było na tyle. Zobaczmy jeszcze okiem na tył. No, mamy jakieś obrazki i taki bardzo, bardzo krótki opis. Generalnie myślę, że najciekawsze rzeczy już sobie przyswoiliśmy. Teraz otwórzmy karton, zobaczmy je już w pełnej okazałości. Dobrze, moi drodzy, podstawy już sobie przyswoiliśmy. Teraz pora otworzyć kartonik i zobaczyć te głośniczki, jakie są naprawdę duże, jak się prezentują i z jakich materiałów są wykonane. Wracam do Was za chwilkę, tylko wyswobodzę to z tego całego styropianu. Okej, moi drodzy, akcesoria, jest faktycznie instrukcja, podłączenie tego zestawu do konsoli, do telewizora, do DVD, bardzo fajnie. Do tego mamy woreczek z okablowaniem. I moi drodzy, kabelek typu mini jack, mini jack, kabelek cincha, mini jack i taki regulator głośności. No ja właśnie widzę, że to wyjście na słuchawki i wejście liniowe znajduje się na tym pilocie. No ciekawe, kabel jest dość długi, więc może ten pilot sobie gdzieś bliżej podciągnąć od telewizora i użytkować. Pokrętełko, no powiem Wam, że chodzi naprawdę przyzwoicie. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce oczywiście. Teraz mamy satelitki. Tak, widzicie, pojedynczy kabelek. Satelitka, powiem Wam, że taka nawet całkiem duża, wykonana ładnie. Przód przypomina troszeczkę szczotkowane aluminium. Mam nadzieję, że to widać tak troszkę pod światło. Mamy stópki antypoślizgowe. Nie mamy możliwości zamocowania ich na ścianie, nie ma żadnego wieszaka, czyli są to satelitki typowo przeznaczone do postawienia. No i druga satelitka. Pozostał nam jeszcze do obejrzenia subwoofer. Ok, moi drodzy, widzimy subwoofer. Powiem Wam, że jest większy niż się spodziewałem. Od spodu ma także antypoślizgowe takie stópki, bardzo fajnie. Z przodu zobaczcie, no wygląda świetnie. 6,5 cala, jeśli chodzi o ten głośnik tutaj z przodu. Wszystko wykonane jest bardzo ładnie. Również ten przód przypomina takie szczotkowane aluminium. Mamy znaczek Geniusa wyryty w takim metalowym elemencie. Również bardzo fajnie. Powiem Wam, że materiały tych głośników robią naprawdę dobre wrażenie. Wydaje mi się, że wykonany jest solidnie. No i o dziwo, nie jest to też typowy plastik, ponieważ jak słyszycie,
Obudowa jest drewniana, ale czy nie drewniana, tylko z MDF-u, z płyty. Natomiast nie jest to plastik. Jest to bardzo duży plus. Myślę, że basy z takiego dość dużego subwooferka będą naprawdę mocne, głębokie. Oczywiście to sobie posłuchacie już w testach. Natomiast spójrzmy jeszcze tutaj na kontrolę głośności. I zobacz, mamy osobną kontrolę jeszcze volume na samym subwooferze oraz kontrolę basu. Mamy też przyczep, włącznik on-off i kabelek zasilający. Natomiast tutaj podłączamy sobie satelitki lewą, prawą oraz tego pilocika, którego widzieliśmy. Więc moi drodzy, to by był ten zestaw plus pilocik. Oczywiście powiem Wam z mojej strony, pierwsze wrażenia bardzo, bardzo pozytywne. Nie mogę się wręcz doczekać, aż podłączę ten zestaw i posłucham dźwięków z niego wydobywających się. To było na tyle w rozpakowaniu. Widzimy się za jakiś czas w recenzji. Dzięki Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć.